Niestety, nie zawsze w wędkarstwie jest niedziela. Dzisiaj wieje potwornie. Ciśnienie nam poleciało strasznie. A to niestety powoduje, że takie ryby jak sandacz i okoń przestają żerować. Nie należy się poddawać. Trzeba kombinować, bo wiem, że one tutaj są. A jeżeli one tutaj są, to ja je muszę złowić. Bandit. Lata jak rakieta. Można rzucić daleko, można rzucić gdzie się chce. No oprócz tego jeszcze dobrze tonie. Jesteśmy w Holandii, która jest chyba jednym z najbardziej płaskich krajów świata. I pomimo, że udało mi się znaleźć miejsce, gdzie nie ma fali praktycznie, to w dalszym ciągu wiatr daje się we znaki, co no, utrudnia rzuty, utrudnia prowadzenie przynęty. I takie historie się dzieją. No ale cóż, nie poddaję się. Będę zmieniał chyba kolory dzisiaj. Będę starać się, nie wiem, może pokombinować z szybkością opadu. Na razie łowię płytko, łowię wolno. I czekam, aż one skubane ruszą chociaż na chwilę. Bandit. Bardzo specyficzna guma, potrzeba trochę cierpliwości, żeby ją prowadzić. Bandita nie należy prowadzić za szybko, to jest jego może słabą stroną, ale też niekoniecznie, bo prowadzony wolno, przepięknie zamiata ogonem, lusterkuje na boki. Guma do prowadzenia, do wolnego prowadzenia, szczupak, sandacz, nawet słyszałem, że doskonale działa na sumy.